Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Rozmawiamy, proszę państwa, dzisiaj o tym, co się dzieje w polskich szkołach, o tęczowym piątku, a teraz przejdziemy do tematu, który nas nurtuje od dawna, od momentu właściwie, kiedy zaczęto walczyć o to, żeby wprowadzić seks edukatorów do szkół, bo podobno w szkołach dzieci w ogóle nic o seksie i o tym wszystkim, co jest z nim związane, się nie dowiadują. Dołączyła do nas pani Agnieszka Jackowska, pedagog, doradca rodzinny, w dalszym ciągu Magdalena Korzekwa-Kaliszuk i Marta Kowalczyk, i będziemy o tym rozmawiali. Proszę pani, przecież od dawien dawna w szkole jest przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, a w tym przedmiocie znajduje się bardzo wiele punktów, które praktycznie mówią dzieciom o antykoncepcji, o planowaniu rodziny, o chorobach przenoszonych drogą płciową i właściwie o tym wszystkim, co jest związane z seksualnością człowieka. Dlaczego wmawia się, że tylko ci zewnętrzni edukatorzy mogą naszym dzieciom pomóc w tym obracaniu w świecie tych uczuć i związanych z seksem zachowań, i że to tylko oni mogą poradzić, jak się ustrzec na przykład przed pedofilami? Projekt Stop Pedofilii to jest w ogóle wręcz zakaz tej edukacji, ich zdaniem. Pani Agnieszko. Znaczy, bardzo dziękuję za ten głos. Około 3 tygodni temu w Sejmie odbyła się bardzo ciekawa konferencja właśnie na ten temat, gdzie przypomniano, że 25 lat obchodzimy wprowadzenie do polskich szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. On się inaczej nazywał historycznie. Pani Agnieszko, ja przepraszam bardzo, ale udało nam się połączyć z panią kurator Marią Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, i będziemy mieli tak jakby z pierwszej ręki informacje, a pani kurator dysponuje ograniczonym czasem, więc musiałam niestety w tym momencie pani przerwać, ale wrócimy do tej wypowiedzi. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, tak, oczywiście. Pani kurator, jak jest to wychowanie do życia w rodzinie w szkołach prowadzone? Czy rzeczywiście dzieci nic się nie dowiadują o swojej seksualności, o zapobieganiu ciąży, o chorobach przenoszonych drogą płciową, o tym, jak się ustrzec przed złym dotykiem? Te zajęcia wychowania do życia w rodzinie są prowadzone i są w dużej mierze prowadzone dobrze. Myślę, że z tymi zajęciami jest tak jak z wszystkimi innymi zajęciami. Są świetni nauczyciele, są średni nauczyciele i są słabsi nauczyciele. I tak naprawdę o wysoki poziom wszystkich przedmiotów, wszystkich zajęć powinniśmy dbać, i w głównej mierze kuratoria tym się właśnie zajmują. Natomiast dowodem na to, że te zajęcia prowadzone są nieźle, jest chociażby to, że w ostatnich latach wcale nie rosną, a raczej spadają słupki informujące o ewentualnych niechcianych czy chcianych, ale zawczesnych ciążach czy wszelkich sytuacjach, które wynikałyby z braku wiedzy dzieci czy młodzieży na tematy związane z seksualnością. Ostatnio mówi nam się dużo, a szczególnie środowiska związane z ruchem LGBT, o tym, że dzieci, które uzmysławiają sobie, że mają inną orientację płciową, niż by wskazywała na to ich płeć, czują się w szkole dyskryminowane, poniżane, dochodzi do samobójstw wśród dzieci. Czy rzeczywiście, no, zawsze w szkole były dzieci, które stawały się ofiarą swoich rówieśników. Ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej bardzo grubą dziewczynkę albinoskę, która była nieustannym podmiotem strasznie bardzo takich nieprzyjemnych sytuacji i nieprzyjemnych wyrażeń. Więc dzieci są z natury swojej okrutne, rolą wychowawcy chyba jest to, żeby to powstrzymać, ale czy rzeczywiście nasiliło się ostatnio takie zjawisko, że dzieci o innej orientacji, młodzież o innej orientacji jest w szkole tak straszliwie dręczona i dyskryminowana? Nikt takich badań nie prowadził, nie są mi znane informacje na ten temat, żeby akurat te problemy czy te zjawiska miały miejsce szczególnie drastycznie, czy szczególnie drastycznie dzieci z tego rodzaju problemami były traktowane. Tak jak pani redaktor powiedziała, dzieci często reagują na inność, ale ta inność dotyczy wszelkich zachowań i myślę, że to jest dużo ważniejsze, o wiele ważniejsze, na co powinni kłaść nacisk wychowawcy, nauczyciele, to uczenie dzieci w ogóle szacunku do drugiego człowieka. W momencie, kiedy my zaczynamy domagać się szacunku dla jednego typu, dla jednego rodzaju, można powiedzieć, inności, to zaczynamy dyskryminować inne inności. I o to chodzi, żeby człowiek szanowany był jako człowiek, niezależnie od tego, czy on będzie jakimś żebrakiem prawdziwym czy nieprawdziwym pod kościołem, czy on będzie profesorem. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i tego dzieci powinno
powinniśmy uczyć, a nie podkreślania tylko jednego typu inności i oczekiwania szczególnego traktowania jednego typu inności. Pani kurator, rozumiem, że jeżeli rodzice w danej szkole, Rada Rodziców zgadza się na to, aby tęczowy piątek był w tej szkole przeprowadzony, to nie ma żadnych przeciwwskazań, to jest ich decyzja. Natomiast czy mają państwo w kuratorium sygnały o tym, że wbrew woli rodziców taka akcja jest przeprowadzana? Jak na razie takich sygnałów nie mamy, natomiast o tym trzeba pamiętać, że Rada Rodziców uchwala, nie tylko opiniuje, ale uchwala program profilaktyczno-wychowawczy w szkole, więc przez to ma wpływ na to, co się w szkole będzie działo i ważne jest też, że wszelkie inicjatywy, jakie w szkole się dzieją, one powinny być odpowiednio wcześnie zaplanowane, właśnie w tym wspomnianym przeze mnie planie uwzględnione, więc jeżeli pewne wydarzenia zostały zaakceptowane, uchwalone przez Radę Rodziców, jeżeli Rada Rodziców rzeczywiście jest świadomym organem społecznym w szkole, a takim być powinna, no to powinniśmy te decyzje Rady Rodziców uszanować. Tyle tylko, że potrzeba do tego świadomego udziału rodziców, zarówno tych, którzy wysyłają swoich reprezentantów do Rady, jak i tych, którzy reprezentują całą społeczność szkolną. Dziękuję bardzo. Maria Mazurkiewicz, wicekurator kujawsko-pomorski, była państwa i moim gościem. Dziękujemy bardzo, pani kurator. Pani Agnieszko, wracamy do... Wracamy, właśnie tak. To jest bardzo tutaj, uzupełniamy się wzajemnie z tymi wypowiedziami. Ja jak się zgadzam i jak najbardziej jako też nauczyciel tego przedmiotu od 20 lat, muszę powiedzieć, że ten przedmiot jest bardzo dobry, ma podstawę programową przyjętą przez Ministerstwo Edukacji. Podstawa bardzo nowoczesna i właśnie zadaje absolutnie kłam tym postawom, które mówią, że my jesteśmy jakimś ciemnogrodem pod tym względem, ponieważ zarówno kwestie no bardzo te intymne, związane ze współżyciem płciowym, z otwarciem na życie, oczywiście te wszystkie tematy, czy problemami, które czyhają na naszą młodzież, są zawarte, te wszystkie, jak na przykład pedofilia tu wymieniona, są jak najbardziej obecne w tym programie. Tu nie ma tematu tabów. Program jest bardzo nowoczesny i realizuje tak zwaną w myśl Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego podziału, który jest znany, myślę, też naszym widzom na edukację seksualną typu A, B i C. My jesteśmy, realizujemy program typu A, gdzie odnosimy całość życia płciowego do najważniejszej roli i zadania człowieka, jakim jest stworzenie rodziny, wydanie na świat dzieci, i że osoby, które nie zakładają tej rodziny, też z jakiejś rodziny pochodzą. W związku z tym to odniesienie okazuje się i też propagowanie w tym programie polskim, co jest takie nowatorskie, mi się wydaje, w tym świecie, który jakby zapomniał o wartości w ogóle życia ludzkiego, że bardzo cennym czasem jest też czas wstrzemięźliwości seksualnej, a nie tylko sprowadzenia człowieka do roli zwierzęcia, które współżyje w każdej chwili, w każdym wieku i gdziekolwiek. Tak działają właśnie zwierzęta. Natomiast ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście to wzmocnijmy ten wątek. Polska właśnie w rankingach światowych, porównywana ze Szwecją, gdzie jest bardzo liberalne prawo i edukacja bardzo liberalna, i z Wielką Brytanią, która szczyci się rozwiniętą edukacją seksualną typu B, ma właśnie najlepsze dane, to znaczy najmniej nieletnich rodzi dzieci, mamy najmniej aborcji i okazuje się, że dziewczęta polskie są w tej kwestii bardzo wobec tego nowoczesne i zdrowe. Może i może dlatego, to komuś przeszkadza. Ale pani Agnieszka, może dlatego, bo ja też chciałam państwu pokazać później takie zestawienie liczby aborcji w Europie Zachodniej, ale może dlatego u nas jest tych aborcji mniej, że mamy dość restrykcyjne prawo aborcyjne. Znaczy ja bym tego prawa nie nazwała restrykcyjnego. Powiedziałam ono dość. Dość, właśnie, bo to zależy, jak na to patrzymy. Ja zanim pani redaktor pozwoli, wejdziemy na to pole, ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie rozważań na temat edukacji w szkołach i tak zwanego tęczowego piątku. Proszę państwa, ja przychodzę tutaj z takim przypomnieniem, że mamy dramatyczną w tej chwili sytuację z młodzieżą i z jej szukaniem sensu życia, dlatego że Polska jest na drugim miejscu w Europie według badań z zeszłego roku, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw wśród młodych ludzi. I zamiast tworzyć po prostu sztuczne wydarzenia, my powinniśmy wszyscy, rodzice, wychowawcy, pedagodzy, bić na alarm, że to jest jeden wielki krzyk o co? O co krzyk jest tych... O pomoc, ale tak? Jaką pomoc? Młodzież nie czuje się kochana. Wszyscy psycholodzy, wszyscy pedagodzy i specjaliści powiedzą, że
Dramat człowieka zaczyna się wtedy, kiedy człowiek się czuje niepotrzebny. Dlaczego my nie zastanawiamy się nad dniem, kiedy będziemy pomagać dzieciom z rozbitych rodzin, gdzie nie ma ojca i matki razem, bo się rozstali, gdzie na przykład nie widzą sensu swojego życia, gdzie nie mogą się dobrze edukować. Dlaczego my nie wyciągniemy do tych dzieci rękę, tylko stwarzamy zastępcze tematy, nazywając to tęczowym piątkiem. Proszę państwa, my powielając tą nazwę, ja na przykład się czuję obco, ja bardzo lubię tęczę, lubię świat, natomiast stwarzanie to jest sztuczny temat, temat zastępczy. Powinniśmy szukać przyczyn, dlaczego nasza młodzież odbiera sobie życie, dlaczego mamy takie dramatyczne sytuacje w szkołach, a mamy też bardzo dobrą młodzież, bo też to inne badania pokazują. Ja uważam, że to jest naprawdę nasz obowiązek. Ale i też chciałam... jeszcze jedna, ja przepraszam strasznie, ale muszę to powiedzieć ad vocem pani kurator, że zastanawiałam się też, będąc w radach rodziców licznych jako rodzic, co właśnie z takim głosowaniem, jeżeli w danej szkole czy przedszkolu jest przegłosowane, my chcemy na przykład tęczowy piątek. Pani redaktor, może tylko zacznę ten temat. Wydaje mi się, jako filozof teraz mówię, jako człowiek dojrzały, że są tematy podstawowe, jak prawo do życia, nad którymi nie ma sądu. Czy będzie 8 osób za tęczowym piątkiem, czy 6 przeciw i na przykład te 6, no po prostu, bo co to znaczy tęczowy piątek? My jako ludzie... po prostu tu i teraz żyjący powinniśmy zawsze być za szacunkiem do drugiego człowieka, czy on jest krzywy, tak jak pani redaktor powiedziała, czy jest chory, czy zdrowy, czy jest tęczowy, czy czarno-biały. Każdy człowiek ma wartość. My powinniśmy nauczyć tego naszą młodzież, ale nie przez tęczowy piątek. No właśnie to bardzo, tutaj to jedno zdanie, które powiedziała pani kurator, że wyróżnianie jednej grupy jest dyskryminacją innych. Czyli... wyróżnianie tych, którzy się czują dyskryminowani, to jest jednocześnie... Ale ja chciałam jeszcze, ponieważ taki się krzyk podniósł, że Polska chce zakazać edukacji seksualnej, to Szwedzi postanowili nam pójść z pomocą i ośrodek, zaraz państwu powiem, jak on się dokładnie nazywa, ten ośrodek, Szwedzkie Centrum Planowania Rodziny wypuściło już jakiś czas temu takie filmiki, ale teraz zostały wyciągnięte i mówione, proszę, nie chcecie edukować dzieci, to Szwedzi wam pokażą, jak to jest. Najpierw powiem państwu, jakie tam tematy się znalazły. Tutaj mamy taki zestaw tych tematów. To są filmiki o porodach, o bolesnych stosunkach seksualnych, o błonie dziewiczej, o środkach antykoncepcyjnych, menstruacji, obrzezaniach narządów płciowych. No Szwedzi z racji liczby imigrantów mają z tym problem. W Polsce chyba jeszcze on nie występuje. Przyjemności i rozkoszy, ciąży, żeńskich narządów płciowych, aborcji, chorobach wenerycznych, o narządach płciowych chłopców i mężczyzn. W tle może pokażemy te zdjęcia, ale najpierw poproszę z dźwiękiem, czy w szkole jest edukacja seksualna, zdejmiemy, a tutaj pokażemy państwu filmik króciutki, który mówi o przyjemności i rozkoszy. RFSU, taki jest, tak, o przyjemności rozkoszy, ale proszę to z dźwiękiem i od początku, bo nic nie widzimy i nic nie słyszymy. RFSU informuje o przyjemności i rozkoszy. Każdy człowiek jest inny i szuka swojego sposobu doznawania cielesnych przyjemności. Niektórzy uważają, że największą przyjemnością jest pieszczenie całego ciała. Inni uważają, że najprzyjemniejsze jest wprowadzanie czegoś do pochwy. W ciele można odkryć wiele miejsc dostarczających przyjemność. Testowanie tych miejsc może być też pasjonujące i ekscytujące. Wiele osób znalazło swój sposób na rozkosz i gdy oddają się seksowi, robią to w mniej więcej ten sam sposób. Trzeba mieć chęć na seks, ażeby doznać rozkoszy. Seks można mieć albo z sobą samą. No właśnie, właściwie no to seks, rozkosz, przyjemność i tyle. Tak, oglądając ten film, to od razu pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to taka, że mam nadzieję, że w tej chwili dzieci są w szkole i po prostu. Ale to jest dla dzieci, to jest edukacja seksualna. Tak, i też te protesty, o których wspominała pani redaktor Lewicy przeciwko i deprawatorów seksualnych, przeciwko na przykład projektowi Stop Pedofilii, pokazują prawdziwe dążenia tej grupy. Chodzi o to, żeby promować współżycie seksualne i przeróżne aktywności seksualne już wśród osób, które są w wieku nastoletnim, a nawet wcześniej.
To jest prawdziwy cel lewicy. No i ten filmik niestety w sposób taki, jak zobaczyliśmy, pokazuje wprost, czego chcieliby deprawatorzy, którzy tak bardzo krzyczą jakoby Polska. Panie Agnieszko, mnie to bardzo po króciutkiej przerwie, dlatego że musimy, no niestety takie są reguły tutaj gry naszej. I będziemy rozmawiali, kontynuując ten temat, porozmawiamy o tym, czy i jak zatrzymać ideologię LGBT, czy to w ogóle już jest możliwe, czy ta rewolucja seksualna, która miała miejsce w latach 60., 70. i 80. na zachodzie Europy, a przed którą kordon sanitarny nas uchronił, naszej sytuacji geopolitycznej, czy ona teraz właśnie do nas przyszła, ale za chwilę o tym porozmawiamy.